7:09. Rozmowa poranka. Rozmowa poranka i jest już z nami nasz gość Agaton Koziński, ekspert, jak powiedziałam, w sprawach międzynarodowych. Wszystko co najważniejsze. Dzień dobry. Dzień dobry. A mówić będziemy o szczycie NATO w Waszyngtonie i o tych ustaleniach, które już udało nam się poznać pomimo tej różnicy czasu. No już wiele wiadomo, w Waszyngtonie teraz po godzinie pierwszej, 1:29, jeżeli patrzymy dokładnie, 6 godzin do tyłu, no ale te wszystkie spotkania już najważniejsze za nami, te ustalenia, które dla Polski będą najważniejsze, również spłynęły. Mowa między innymi o bazie w Redzikowie, mowa o wzmocnionej wschodniej flance NATO, no i mowa o tym, że Ukraina w zasadzie ma już otwartą, prostą drogę do wstąpienia do sojuszu. Pytanie, na ile to są ważne ustalenia, które będą szybko zrealizowane, a na ile takie teoretyczne wystąpienia polityków? Czyli no, wie pani, ten szczyt ma wyjątkowy charakter, no przede wszystkim dlatego, że to jest szczyt symboliczny, zorganizowany z okazji 75. rocznicy istnienia NATO i ten szczyt miał wysłać jasny, precyzyjny sygnał. Ja to, NATO było od 75 lat, jest i będzie. I tak właśnie się stało. Ta właśnie magia wielkich liczb. Przypomnijmy, że w 49. roku pod Traktatem Północnoatlantyckim podpisali się przywódcy 12 państw, teraz członkami sojuszu jest państw 32. Dodatkowo wzięło udział w spotkaniach 35 liderów innych państw sympatyzujących, współpracujących, myślących w podobny sposób jak przywódcy sojuszu. I to właśnie ten sam fakt, że wolny świat jest tak skonsolidowany, zjednoczony, że razem deklaruje wolę utrzymania standardów, które definiują wolny świat, właśnie było najważniejszą konsekwencją tego szczytu. Te szczegóły, o których pani wspomniała, oczywiście są ważne, są istotne. Długo dyskutowano o tym, w jaki sposób wesprzeć Ukrainę, że wymyślono taką formułę, że ten szczyt będzie tak zwanym mostem do NATO dla Ukrainy i ta formuła ostatecznie została podtrzymana. No, z oczywistych powodów Ukrainy nie można przyjąć teraz do NATO, no bo to by oznaczało wejście NATO w wojnę z Rosją, mocarstwem nuklearnym. Nikt na takie rozwiązanie się nie zdecyduje. Z drugiej strony Ukrainę trzeba wspierać, także rozwiązania techniczne typu właśnie dostawa amunicji, zapowiedzi dostawy systemów obrony przeciwpowietrznej. Widzimy, jakie to jest bardzo ważne, chociażby w kontekście poniedziałkowej zbrodni wojennej, zbombardowania szpitala dziecięcego. Dostawy amunicji, to wszystko jest szalenie kluczowe. No i kluczowe jest to, co dla nas szczególnie istotne w kontekście tego konfliktu, czyli wzmacnianie flanki wschodniej, wreszcie doprowadzenie do tego, żeby baza w Redzikowie była bazą w pełnym tego słowa znaczeniu, skutecznie zabezpieczającą nasze granice militarnie. Szczyt się zaczynał moim zdaniem źle, w tym sensie, że komunikacja była szalenie oszczędna, więcej dywagacji, co na to może, co na to nie może. No już to nie jest ten język takiego NATO sparaliżowanego, jaki pamiętamy po Afganistanie i w okolicach Krymu, że NATO nie za bardzo wiedziało, jak reagować, było rozmemłane. No już ten koszmarny szczyt z 2010 roku, gdzie zapisywano o budowie wspólnej przestrzeni bezpieczeństwa od Lizbony do Władywostoku. No to jak w ogóle można było myśleć w kategorii współpracy bezpieczeństwa z Rosją? Nie wiem, gdzie NATO wtedy było, co się stało, co było w głowach przywódców państw NATO, że tego typu zapisy się znajdowało. No to pod tym względem NATO wykonało ogromną pracę. No ja osobiście dalej jestem trochę rozczarowany w tym sensie, że jednak spodziewałem się, że pójdziemy krok dalej, jeśli chodzi o militarną pomoc Ukrainie. To, żeby Ukraina, no narasta klimat do tego i to czuć wyraźniej. Wołodymyr Zełenski nawet wzywał, żeby zrobić amerykańskiego prezydenta, prosił o pomoc w zorganizowaniu drugiej rundy rozmów pokojowych. Także taki klimat, żeby jednak rozmawiać z Rosjanami, szukać jakiegoś porozumienia, wypracowania czegoś, zaczyna narastać. Tylko, że najlepiej by było, żeby Ukraińcy do takich rozmów usiedli z pozycji siły. Usiądą z pozycji siły, jeżeli zostaną bardziej wzmocnieni militarnie niż są wzmacniani teraz. Otrzymają lepszy, bardziej wydajny sprzęt. Na razie takie rzeczy się nie dzieją, na razie jesteśmy na etapie amunicji.
a nie poważniejszych działań. Tutaj być może mógł szczyt NATO zrobić trochę więcej, ale już sam fakt, że NATO ma w pełni absolutnie świadomość, czego istnieje, że jest sojuszem obrony kolektywnej i jako taki będzie wywiązywał się ze wszystkich tych zadań, które przed nim stoją, absolutnie co do joty, bez żadnego wahania, czego sygnałem jest wzmocnienie flanki wschodniej, jest bardzo ważnym, pozytywnym sygnałem, z którego nam, Polakom, pozostaje się tylko cieszyć. No właśnie, pan powiedział trochę o tych szczegółach, a to są konkrety, których właśnie poszukujemy po takich rozmowach, po ustaleniach ze szczytu NATO dla Polski, dla nas tutaj, dla naszego bezpieczeństwa, jeżeli patrzymy na to z takiego pragmatycznego punktu widzenia. Ale pytanie także, na ile NATO może w takim razie wesprzeć jeszcze Ukrainę, skoro ta nie jest członkiem Paktu Północnoatlantyckiego? No właśnie, bo mówimy przez cały czas o tym, że no NATO przez cały czas się też także tym zajmuje, to znaczy wspieraniem Ukrainy, mówieniem o tym, co należałoby jeszcze zrobić. Ta pomoc ze strony Amerykanów poszła, ze strony Polski również poszła. Nadal jest, jak wiemy, niewystarczająca, to prawda, bo wojna nadal trwa, jest bardzo krwawa i nawet można by powiedzieć, że symbolicznie w tym dniu, kiedy prezydent Ukrainy wyjeżdża z kraju, to Rosja bombarduje szpitale dziecięce w Kijowie właśnie po to, żeby pokazać te siły. Pytanie też, na ile tu jest jeszcze pole do rozmów pokojowych, o których pan wspomniał? Znaczy, do rozmów pokojowych w dzisiejszych warunkach nie ma przestrzeni, przede wszystkim dlatego, że Ukraińcy sami ich nie chcą. No jeżeli byśmy usiedli do, jeżeli by, tak, my nie będziemy siadali do stołu, no gdyby strony usiadły do stołów, no to teraz by Rosja negocjowała z pozycji siły, jakkolwiek by te rozmowy się potoczyły, skończyłoby się to tym, że Ukraina straciłaby jakąś część swojego terytorium. No trudno sobie wyobrazić, żeby Rosjanie w wyniku jakichkolwiek rozmów zdecydowali się wycofać z tych terenów, które zajęli, albo wycofać się więcej niż symboliczny sposób. A z kolei Ukraińców interesuje tylko i wyłącznie powrót do granic sprzed 24 lutego 2022 roku, czy sprzed 2014 roku, sprzed aneksji Krymu. Także tych dwóch emocji dzisiaj nie da się pogodzić. W związku z tym ta wojna będzie albo trwała tak, jak będzie trwała, takie wzajemne wykrwawianie się obu stron, przy czym Ukrainę stać mniej na wykrwawianie, bo jest zwyczajnie mniej ludnym krajem i to wojna toczy się na jego terytorium, a nie na terytorium Rosji. Albo w jakiś sposób zmieni się takt tej wojny. No, zmieniłby się takt tej wojny, gdyby na przykład Ukraina wyprowadziła udaną kontrofensywę, albo wręcz zaczęła atakować na poważnie cele na terytorium rosyjskim. No, musiałaby przejąć inicjatywę w tej wojnie. Pytanie, czy jest jakiś pomysł na to, w jaki sposób Ukraina tę inicjatywę mogłaby przejąć. Można sobie wyobrazić scenariusz, że solidnie wzmocniona wstrzęt wojskowy Ukraina taką inicjatywę byłaby w stanie przejąć. Pytanie, czy no NATO samo w sobie nie jest od tego, tutaj trochę musimy tam zachować proporcje, NATO jest sojuszem obronnym, jego rolą jest obrona członków swoich, czyli zadania NATO kończą się jednoznacznie na granicy z tej perspektywy, z perspektywy flanki wschodniej, kończą się na Bugu. Natomiast państwa należące do NATO, tutaj oczy oczywiście zawsze będą skierowane przede wszystkim na Stany Zjednoczone, państwa NATO mogą pomagać Ukrainie i powinny pomagać Ukrainie i powinny pomagać bardziej właśnie po to, żeby zmienić takt tej wojny, po to, żeby wreszcie wytrącić Rosji inicjatywę, no bo jeszcze raz na tę sekundę pani o tym wspomniała, sekundę o tym zbombardowaniu szpitala dziecięcego w Kijowie, no bo jesteśmy wszyscy wstrząśnięci brutalnością tej wojny, tej zbrodni, no to jest nie dość, że zbrodnia, szpital, to jeszcze dzieci, no tam wszystko jest po prostu najgorsze rzeczy się wydarzyły, jakie się na wojnie mogą wydarzać, ale oprócz tej brutalności, moim zdaniem coś, co jest jeszcze podbijające okrucieństwo tej zbrodni i symbolikę tej zbrodni, jest cynizm, jakim ona została wykonana. Tutaj nie wiadomo, co jest gorsze, czy to właśnie ta brutalność, ten cynizm, bo Rosjanie dokładnie wiedzieli, co robią, dokładnie wiedzieli, w którym momencie to robią i dokładnie mieli świadomość, jaki to wywoła efekt i wiedzieli, że nikt im za to nic nie zrobi. To jest właśnie, to jeszcze gdzieś przeczytałem, że podobno bo Rosja, to też jest, proszę zwrócić uwagę, jaka jest ich od historii. Rosja jest aktualnie przewodniczącym Rady Bezpieczeństwa, jest 5 wśród stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Akurat obecnie w tym miesiącu pracą Rady
Bezpieczeństwa przewodniczy Rosja jako jeden z tych 5 stałych członków. I podobno zaserwowano w stołówce Organizacji Narodów Zjednoczonych na obiad, na lunch kotlet po kijowsku. Dokładnie w dniu, kiedy, no bo to jest różnica czasowa, Nowy Jork się budzi później, to co pani mówiła o tych różnicach czasowych na początku, dyplomaci wstali, poszli do kantyny coś zjeść, a tam kotlet po kijowsku, dniu zbombardowania, no oni po prostu sobie kpią w żywe oczy, wysyłając jednoznacznie silny polityczny sygnał, nic nam nie możecie zrobić. To my jesteśmy panami losu, to my decydujemy o tym, jaka jest sekwencja zdarzeń na wojnie na Ukrainie, możemy absolutnie wszystko i możemy, bo możemy. Robimy to, bo możemy. O, to jest takie sygnały. I to dopóki wolny świat nie zmieni tego taktu, nie znajdzie sposobu na to, żeby Rosjanie przestali myśleć, że mogą wszystko, dopóki wolny świat nie znajdzie metody jakiegoś naciskania na Rosję, żeby ona wiedziała, że zbrodnia taka jak na szpitalu dziecięcym w Kijowie jej się zwyczajnie nie opłaca, bo koszty tego typu zbrodni sprawią, że powtórka tego będzie kosztowała bardzo długo, dopóty Rosjanie będą robili to i wysyłali sygnał, jeżeli chcecie rozmawiać, a możemy rozmawiać, to my negocjujemy z pozycji siły i wszyscy muszą się dostosować do tego, czego oczekujemy. Tutaj jest cały czas największa, od początku tej wojny zresztą, to jest największa słabość Zachodu. Zachód jest jedynie reaktywny, jedynie spóźniony, jedynie dostosowujący się do reguł gry, które wyznaczają Rosjanie. Nigdy żadnego konfliktu nie da się wygrać, jeżeli strona, która chce jakoś go zakończyć pozytywnie, jedynie dostosowuje się do zasad narzucanych przez barbarzyńców. Niestety, no to gorzka puenta naszej rozmowy, ale serdecznie za ten komentarz dziękuję. Agatan Koziński, naszym gościem. Dobrego dnia. Dziękuję, do widzenia. 7:09. Rozmowa poranka.